Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, witam was w grze Heroes Online. Razem ze mną będzie mój super najlepszy przyjaciel na świecie Gimper. Witam was razem z moim super najlepszym kolegą na świecie Ignacym. Dokładnie. Tu znowu Gimper. Słuchajcie, jesteśmy w grze Heroes Online, chcieliśmy bardzo wam ją pokazać razem, możliwie razem. Na razie jesteśmy jeszcze w tutorialu i już jesteśmy w drużynach ze sobą. Mam nadzieję, że będziemy mogli się zaraz złapać jakoś tutaj w grze. Widzisz, tu chyba też masz to samo zadanie co ja. Tak, zaczynamy. Gwardziści, kapitan. Właśnie biorąc pod uwagę, że żeśmy Heroesy 3 razem nagrywali, myślę, że powinniśmy zacząć od odebrania premii dziennej. Słuchajcie, Heroes Online, jak nazwa wskazuje, jak śledziliście Gamescom, mój Jatora, to tam właśnie graliśmy sobie w betę tej gierki. No i stwierdziłem, że całkiem fajnie będzie obczaić sobie, jak to wygląda w wersji finalnej, kiedy gra miała już swoją premierę. No i premia dzienna dzisiaj, duża dostawa złota. Dobra, zobaczymy. Czekaj, na co ja to się przyda. Premię dzienną wezmę. 165 złota. No, 165. Tak, tutaj odbieram tą misję pierwszą od kapitana. Wiesz co, gwardzistów na razie trzeba wziąć. Tak, czekamy. Nie, najpierw trzeba z kapitanem porozmawiać. Dobra, ma... O Jezu, tu jest jakiś dziwny system, patrz, mam 365 gwardzistów się dostaje. Tak, to trzeba rozkminić, jak to działa system jednostki. Zerwowania przez ciebie stworzenia są wyświetlane w twoim pasku zarządzania armią. Okej, widzisz, to na dole to jest pewnie pasek, tutaj pewnie widzicie. To jest pasek, ile pewnie może mieć jednostek i one się odblokowują wraz z poziomem. Z tego, co słyszałem, to tych poziomów, nie, tych bonusowych jednostek nie możemy odblokowywać tak zwanym pay to winem, czyli po prostu musimy nabić faktycznie ten poziom, co będzie chyba czyniło fajny balans. Pewnie to się będzie przekładało na ustawienia polubiwy. Czyli tak, my mamy jednostek w sumie 365 tych gwardzistów, tak. Natomiast maksymalnie możemy ich rozdzielić na 3 sloty po 50, prawda? Tak, dokładnie tak, a reszta będzie czekała grzecznie w obozie. Okej, w ten sposób to wygląda. No, ciekawe rozwiązanie. Jasne, na pewno ciekawe, zobaczymy. Dobrze, w takim razie ja oddaję kapitana w tę misję. No, ja tak samo właśnie. Jeżeli jesteście zainteresowani gierką jakkolwiek, kapitan się odsunął. Idziemy na pierwszą bitwę. Jeżeli jesteście zainteresowani gierką, żeby sobie sami popróbować, jak najbardziej zachęcamy. Link do rejestracji znajduje się w opisie. Rejestrując się przez link, zamiast szukając gry w Google, troszeczkę wspieracie naszą działalność, powiedzmy. A na trailer wydaliśmy trochę na rekwizyty, więc... O, mogę cię zaprosić, słuchaj. Spróbujmy w takim razie. Tak, poziom przeciętny. Zdajmy sobie na trudną bitwę, co? Czekaj. Ja mam poziom średni. Ja też mam poziom o, średni. O, nie, już weszło mi do bitwy, wiesz? Niewiele już mogę zrobić. Jeden atak. Zaproś gracza. Ja już jestem w bitwie, więc pewnie. Może ta pierwsza jest po prostu taka. Tak, że... to wygląda na. Można tu waitować. Właśnie, jak wygląda sama bitwa? Przede wszystkim trochę piątkowa, nieco piątkowa. Jest to trochę fuzja, piątki i trójki, bo niby masz taki piątkowy system kolejkowania ruchu. Natomiast no mamy heksagony, mamy jak najbardziej trójkowe heksagony, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo mi te kwadraty piątkowe w ogóle nie odpowiadały. Okej, brzmi fajnie, szkoda, że nie ma dynamicznej kamery, że nie możemy ruszać kamerą. Dobra, widzę, że ja mam kleryka, więc ja mam jakiś atak dystansowy na początek. Tak, moi gwardziści, słuchaj, przede wszystkim jak ich ustawiasz obok siebie, to nie mają tarczę szmato. Tak? Na razie mi się gra zawiesiła. Jeżeli są obok siebie, to ładują sobie nawzajem defensa. Więc warto jest ich ustawiać takie grupki, żeby nawzajem sobie boostowali obronę. Ciekawe, wiesz co, gra mi w ogóle się zawiesiła w tym momencie. Na razie niewiele mogę zrobić, widzę, że się ładuje i tyle. Oskrzydlanie i ciosy w plecy, tak. Stworzenia zadają o wiele większe obrażenia, jeśli atakują od tyłu. Tego nie było chyba w trójce. Nie wiem, czy w piątce było. Flankowania nie było. Niektóre jednostki miały chyba takie perki. Poczekaj. Jednostki niektóre mogły, jeżeli... Wiesz co, gra mi się zawiesiła na to wygląda. A nie, wykonał w końcu atak. W końcu po godzinach. Dobra, okej. Czy można tu waitować? Oczywiście, że można. Co, no u mnie działa dosyć płynnie. Tutaj tarczysz ma to sobie. Aha, faktycznie, dobra, ja sobie zatrzymam też obronę tarczą. O, podeszli do mnie. Generalnie jak patrzę, to AI tutaj nie jest zbyt dobre. Znaczy, przede wszystkim komputer gna do przodu, jakby to była gra na jakimś poziomie naprawdę bardzo prostym. Klasy bohaterów, więc... Zresztą wydaje mi się, że jak na online'ówkę, to tutaj zdecydowanie większy nacisk będzie nałożony na walki z graczami. No ale już tutaj mnie oflankował gwardzista, słuchaj, mi walnął cios w plecy, tak? Więc coś na ten komputerek jednak potrafi. No ginie dosyć szybko, to jest pierwsza walka, kurde no. Opierdziela mnie w te w plecki, sześciu mi zabił znowu. Okej. Niedobrze. O właśnie, cios w plecy. Okej. Tego powinienem wycofać, bo jego gdzieś za mało. To... Faktycznie, jest to mechanika oskrzydlania i ciosów w plecy. Okej, brzmi fajnie. Mam tego swojego maga. Jestem gdzieś mechanika czarów.
Mam jakiś wbudowany czar i widzę, że... Jaka jest twoja zdolność u rycerza? Wiesz co, jak kliknę na przeciwnika, to go atakuję. Ale tak podjeżdżasz, czy jakoś z dystansu? Nie, on macha mieczem w powietrzu i przeciwnik dostaje obrażenia. Tak powiedzmy, dosyć kiczowato to wygląda. Aha. Natomiast no, zadaje całkiem sporo obrażeń, jak na razie. Aha, no ja mam bardzo podobnie, też mam właśnie jakiś tam słoneczny promień, czy jakkolwiek to się nazywa. 34 wojowników straciłem. Tak? Nie, to ja dużo mniej straciłem. No przepraszam, jestem co, tak straciłem? Z Ocjanem byś mnie rozklepał. 11 straciłem. Dobrze. I tutaj mamy Imperator Duncan Sokół. Poczekaj chwilkę, mi się sobie skończy tylko bitwa, zwycięstwo, 6 pedeków. Właśnie chciałbym jeszcze się dowiedzieć, jaka będzie mechanika pedeków, ale zobaczymy zaraz. No na przykład gdzieś 3. Okej, przepraszam, miałem... Chyba cię widzę. Chyba cię widzę na mapie, stary. Ja właśnie sobie odbieram łuczników. Tak, zobacz, popatrz, to ty? A nie? Jest, Gimborowski! Kolega Ignacy, spotkanie po latach, dzień dobry. Jest, mój przyjacielu. Przyjacielu serdeczny, co możemy razem zrobić? Nic, nie wiem, dobra. Jest tu jakiś imperator, coś od niego brałeś już? Tak, od niego jest misja i trzeba łuczników tutaj wziąć. Aha, okej, przepraszam, tylko tak dokończę, bo miałem jakiś problem techniczny, wywaliło mnie na chwilkę z gry, ale luzik, nie? Jedziemy dalej. Dobra. Uczniki meldują się, super. Czekaj, mogę wejść na nowy obszar, super, kupa złota. Mam 215 złota. Szepnij do bohatera. Uczniki meldują się. Ej, mogę cię wyzwać na pojedynek. Chcesz się ale to nie będziemy sobie chyba jednostek zabijać, co? Armia pasywna, liczba w zielonym oknie pod oknem pokazuje liczebność oddziału, jaki jest w bitwie, a reszta to jest rezerwa, która będzie się uzupełniać. Super, 250 łuczników mam. Kolega Ignacy wyzywa ci na pojedynek. A ja nie wziąłem łuczników, nie? Odwrót. Nie wziąłem łuczników. A są łuczników, weź sobie łuczników. No. Teraz tak, co on dalej chce ode mnie, ten ziomek? On ode mnie chce wróć do pokonania zbrojni. Oni są tam kawałek dalej. Mm-hmm. Wydaje mi się, że... A tak, oni są tu kawałek dalej. Ciekaw jestem, czy będziemy w stanie wykonać teraz wspólny atak. Oni bronią złota. Mhm. To podejdź tu, może jak będziemy blisko, to lepiej zadziała. Ja chcę złoto sobie jeszcze zabrać jedno, bo tu widzę, że leży. Okej, dobra, to może tak, to ja wywołam atak, spróbujmy, co? Poczekaj. Złoto dla mnie, złoto dla mnie. Złoto dla mnie. Dobra, podchodzimy zatem. Dobra, ja wywołam atak, co ty na to? Dobra, jestem obok. Okej, atak. Pokaż, czy nadajesz się na dowódcę armii. No, zobaczymy. Kliknij, aby atakować i teraz tak. Śpisz Gimperowski i zaproś. Okej. Nie mam możliwości zaproszenia cię. To może jeszcze kwestia tego, że to jest tutorial. Musimy dobra, wrzucę sobie poziom poważny, wiesz, bo ty widzisz, że... Ja też sobie zwiększyłem, tak, ja sobie zwiększyłem poziom trudności. No właśnie pierwszej bitwy jakoś nie włączyłem, więc... Może dlatego też więcej jednostek troszkę straciłem. Tak, tak, no tłumacz się dalej. Tury bitwy, dobra. Kurde, powinienem sobie wiecznie łuczników wrzucić, no ale dobra. Spróbujmy w takim razie jakoś fajnie. Tak, bohater już ma heroiczny cios, zadaje obrażenia, czyli zwykły. Pomiń turę, czekaj. No to wait, klasycznie, prawda? Klasycznie, bardzo klasycznie. Dobra, zaczynamy od Kerosa. Bijemy ten wyższy oddział w takim razie na początek. Zastanawiam się, czy dobrym ruchem było wziąć tych łuczników, wiesz, bo w sumie to jest bardzo mała mapa i jak widzę, nasz przeciwnik będzie w stanie nas obejść w ciągu jednej tury w dużej mierze, tak mi się wydaje, więc nie wiem, czy to wcale było takie dobre brać tych łuczników jednak do tej armii. Zobaczymy, jak oni sobie dadzą radę. Wiesz co, no ten przeciwnik nie jest jakiś bardzo szybki. Wiesz co, no w pół mapy przeszli przecież od razu. W sumie pół mapy, tak. No. A trzeba ich osłonić, tych łuczników, to ewidentnie. Jednym żołnierzem jest to, powiedzmy, że bardzo ciężkie, nie? Chociaż widzę, że komputer bardzo mądrze, że atakuje cały czas we mnie. Chyba, że to był odwet, tak, gdyby tylko odwet. Dobra. Taka prosta zasada, najlepiej zawsze atakować tą liczebną jednostkę wroga. Najbardziej. Tak, łuczników mi już bije. Tak? Kurwa, synu, tak, dopadł mi łuczników. Kurwa, dwoma mi dopadł łuczników. Ale Lipton, dlaczego on miał teraz kolejność? Nie spojrzałem w ogóle. Cierajsko strasznie. Miałem teraz troszeczkę ruchu, więc postaram się je wykonać. Ciekawe, dobra, jedyne co mi pozostaje to jest... Ale wiesz co, wydaje mi się tutaj, że będzie taka sytuacja, że po prostu jak stracimy paru żołnierzy, to chyba potem mimo wszystko otrzymamy ich z powrotem, bo mamy ich w tych rezerwach, prawda? Tak, tak, mamy rezerwy, no ale rezerwy również kiepsko tracić, prawda? Właśnie, też nie wiem, jak to u ciebie wygląda, ale generalnie staraj się korzystać z tej premii, że jeżeli atakujesz łucznikiem, jak jest przygwożdżony, to staraj się go podsunąć pod swojego gwardzistę, bo on da ci wtedy obronę tarczą. Tak, obronę tarczą, oni stoją koło siebie, natomiast no i tak będą mi tych łuczników, kurde, obijać, nie? Nie, no ja po prostu przeporuszam się cały czas w taki sposób, żeby im walić po plecach, a jednocześnie łucznika dosuwam do mojego gwardzisty. Mhm. Ale ja tutaj mam taką patową sytuację, zresztą zobaczysz sobie na filmie, o tego mogę uderzyć w plecy. Kurwa, 10, pięknie, zeszło. Zero zabił mi łuczników, piękna obrona po prostu, tarczasz ma. O nie, no mi 8 łuczników już spadło, to trochę jest. Właśnie, po raz kolejny, biję chyba w najliczniejszą jednostkę wroga, to jest generalnie chyba najskuteczniejsza rzecz. Tu mogę, nawet cię nie mogę oskrzydlić, a ciebie mogę chociaż oskrzydlić, ciebie też mogę oskrzydlić. Co ty, zwejtuj. Łucznik nie może, bo jest ostatni. Dobrze, zatem zaatakuj po prostu tego i liczymy na odwet. Spróbujmy w taki sposób ciebie oskrzydlić. I 17 trzaśniemy.
ten bohater całkiem piękny. Ile on ci zadaje obrażeń? Bohater naprawdę sporo bije, no u mnie zabija obrażeń. Po 8-9. No, 400 obrażeń wsadza bohater. Kurde, sensownie. A ci łucznicy paradoksalnie są dosyć twardzi, nie wiem czy zauważyłeś. Wiesz co, wydaje mi się, że to zaleta tarczy tutaj, którą nadają gwardziści. Ewentualnie drugi poziom. Tutaj mam, dobra. Ewentualnie drugi poziom jednostki, bo przypuszczam, że łucznicy są drugopoziomową jednostką, więc mogą mieć po prostu, wiesz, więcej życia. Mhm. Jakieś statystyki bym się chciał im przyjrzeć, ale to pewnie za chwilkę dopiero będę mógł zrobić. Mhm. Dokładnie. O, ten kurde, mój mak. Dobra, bity, śmieciuch. Nie wiem, to był dobry, chyba powinienem tego na dole zbić. Ale wygląda na to, że o, no i bohater dobił. Pięknie, wiesz co, bez tragedii u mnie. 14 w sumie chyba straciłem tych łucznikersów. No, zobaczymy. 10 PD. Tak, no straciłem łucznikersów 14 i 13 zbrojnych. No to bez tragedii. Jestem zaraz obok stracenia, też mam 14 w tym momencie straconych. A ile zbrojnych straciłeś? 13 chyba, coś takiego. Oj, mam złoto otwarte. To ja więcej straciłem. A ty jesteś też na średnim poziomie trudności? Najwyższy wszedłem teraz. No najwyższy. No, ale dobra. Tak, straciłem 15 łuczników i 23 gwardzistów. Sporo gwardzistów. No, ale ty byłeś też na tym najwyższym grałeś? No, jeden raz się klika, że trudna bitwa i tyle. No, okej, okay, tak. Nie, to dużo jest miałem straty. 23-15 miałem straty łącznie. Sporo. O, jest złota dużo. A gdzie ty teraz zniknąłeś? Aha, na dół poszedłeś, już widzę. Poszedłem do Duncana Sokoła. Duncan Sokołów. Duncan Sokołów, dokładnie. Widzę, wiem, że mogę polegać na twojej wierności i odwadze gimperowskiej. Dobrze, cieszę się. Ukończono tu quest. Udaj się do Czarnolasu na grzbiecie Gryfa. Porozmawiaj z Primawe. Dobra, porozmawiam z Dobra, fabułę powiedzmy, że olewam, nigdy nie grałem w Heroesy dla fabuły. Nie, to nie jest gra, którą się gra dla fabuły. Kawalerowie, porozmawiam z kawalerami. Armia osłów pod wodzą lwa jest lepsza niż armia lwów pod wodzą osła. Piękne zdanie. Okej, idziemy do Czarnolasu, do pana Jana Kochanowskiego, pozdro. Gdzie mamy teraz iść? Aha, porozmawiam z Primaverą. Na grzbiecie Gryfa, w podróż do nowej prowincji, czyli podejrzewam, że kończymy tutorial generalnie. Tak, to jest chyba koniec tutorialu. To co, poczekamy? Przeniesiemy się w następnym odcinku, czy już teraz się przeniesiemy i zakończymy? Nie, przeniesiemy się, myślę, że dosyć szybko. Wskakuj i trzymaj się, udowodnij, żeś rycerz, ale nie oczekuj w Czarnolesie miłego powitania. Potwierdź. Baron Nashor nie pozostaje w najcieplejszych stosunkach. Baron Nashor? Nie, no jest Baron, ale to taki śmieszny żart, żeby dostać łapki w górę. Bardzo śmieszny. Bardzo zabawny. No, z najlepszej gry na świecie robisz żart. Weź się przenieść do tego Czarnolasu, bo ciebie tu nie widzę na razie. Poczekaj, o, jesteś. Okej. Okay. Odkrywasz południowy płaskowyż. Okej. Okay. Brzmi okej. Okay. Cześć, chciałbym zobaczyć, czy jest jakaś opcja sprawdzenia zdolności moich żołnierzy. Aha, jak najeżdżam, pewna ręka. Masz szczegóły. Uh-huh. Zobacz, tarczowa zasłona, a oni mają pewna ręka. Szkoda, że nie mogę sprawdzić, co oznacza pewna ręka. Aha, tutaj mogę lukę. Jest, najeżdżasz. Zadaje zwiększenie dystansowe obrażenia od mocy i sprawia, że wzrasta zasięg ataku. Nie można używać po wykonaniu ruchu. Ciekawe, to chyba trzeba pewnie kliknąć. Pewnie jednostka musi stać. Stać jedną turę i sobie to uaktywnić. Mm-hmm, no, na łuczniku to jest dosyć. Stracić jeden strzał, no zależy od bitwy, jeżeli my jesteśmy w stanie go zasłonić, myślę, że w porządku. No, to trzeba, musi konkretnie chyba być sytuacja ku temu. Oleś, złoto ukryte, co? Pochowane. Po 11, niedużo tego złota. Chociaż zobaczymy, jak to jest w kontekście dokładnie, gry. Dokładnie, jak to wygląda. Właśnie, ja jestem bardzo ciekaw, jak tu będzie wyglądała sytuacja z zamkami. Powiem ci szczerze, że czekam z niecierpliwością. Co tu się dzieje? Primavera walczy z Bastionem. Bardzo dobrze, trzeba jej pomóc. Dokładnie, jebać Bastion. Lecimy. Jebać Bastion. Coś podobnego. O, gość co kolegą gniazda. Dobra, chrzanić ten dialog, nie jest mi potrzebny. Dokładnie, porozmawiaj z... Skoro tak ci śmieszno do bitki z demonami... No dobrze, ale chcę ci pomóc, bo się bierz. Wróć do pokonania Bastion. Dobrze. O, oszalały drzewiec, atakujemy go. Słuchaj, to może ty wywołaj, a tak ci spróbujmy zaprosić. Zobacz, jak to będzie. Zaproś gracza. O, poczekaj, mogę przyjąć. I co się dzieje? O, super, jest drużynowo. O, pięknie, jesteś poziom wyższy. Gotowe. Poziom średni. Dokładnie. Nie średni, daj najwyższy. Nie mam jak najwyższego dać. To jest trudna bitwa. Kliknąłem trudną bitwą i ją określę jako poziom średni. Dobrze, okej, okay, to co? Podejrzewam, że z racji, że jesteśmy we dwóch, po prostu no jest łatwiej. Gotowe. Troszeczkę. Ale super. No to siły bojowej drzewce mają troszkę więcej. Zobaczcie, jestem, jak to wygląda we dwóch w ogóle. No, też o, stary. Poczekaj, ładuje mi na razie. O, stary. Ulala. To jest coś. Ulala. To mi się podoba. Dobra, słuchaj, ja bym proponował, żebyśmy skonsolidowali się przy naszych łucznikach, wiesz? Zdecydowanie. Dobra, teraz tak, jest chyba mój ruch pierwszy. Tak, twój jest pierwszy ruch. No to bijemy silniejszą jednostkę. Silniejszą jednostkę. 138, czego no, trzeba dokładnie. Go robić. Dobra, obtłukujemy go. Jeszcze Primavera będzie nam troszkę. Spoko. Pochodzić. Teraz jest mój któryś z tych piechociarzy. Jest nie, mój. Jest, nie, twój jest bohater. Mój bohater. Okej. Okay. Czy ja mam jakąś inną zdolność poza słonecznym promieniem? Nie. 6 do 8 ja zabiję. Później będzie Primavera, potem będą gwardziści. Dobra, gwardzistami trzeba osłonić łuczników. Mm-hmm. Dokładnie. Ewentualnie myślę, czy którymś łucznikiem nie przenieść się na północ. Wiesz co, tego górnego łucznika, chociaż nie wiem, którego wybiorę. Wiesz co, osłonię sobie też jednym mojego.
a jednym podejdę do twojego. Damy mu tarczę i zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Okej, okay, dobra, niech tak będzie. No trzeba zdecydować, którego łucznika bronimy, zobacz, bo ciekawe. Do jednego. Ciekawe jest ilość Gdzieś tam jedną jednostkę zniknęło. Te drzewce są wolne dosyć na szczęście. Chyba, że po prostu ta Riavena ma po prostu... Riavena ma po prostu jednego miecznika tylko ze sobą. I my dokładamy nasze armię, wiesz, z łucznikiem i z miecznikiem też, nie? Ale jest za mało jednostek, stary. Powinniśmy mieć 6 jednostek naszych. Jest 5 slotów chyba tylko na bitwę, nie? No, pewnie dokładnie. My więc... mamy pierwszeństwo przed NPC-tami. Zdolności sporo. I teraz tak, słuchaj. O, mogę odpalić sobie tą pewną ręką, ale nie. Za to ona jest zasięgowa, to jest też strzał. Zwykły atak chyba. A posłuchaj, a czy pewna... Nie, jest poza zasięgiem, strzał... zobacz, łucznicy mają zasięg teraz. No, okej, okay, to może tą pewną rękę jednak zrób. Pewna ręka też jest strzałem. Dobrze, w takim razie wydaje mi się, że obrona tutaj jest opcją. Ewentualny wait, chociaż nie, oni w tej kolejce jeszcze się nie ruszają. No, tak to na to wygląda. Dobrze, twoi łucznicy właśnie też muszą czekać chyba. Pewna ręka. Nie może zrobić tak, to dałem waita. Twoi łucznicy muszą czekać, dokładnie. Ale muzyka jest niesamowita. Obrona tarczą, bohater mój, tak? Słyszysz tę muzykę? Nie mów mi. Słyszę. Jest prawilnie. Mistrzostwo świata muzyka, zdecydowanie. No. Efekty. Podoba mi się w ogóle dźwięk efektów. Nie są kiczowate przede wszystkim, nie? Myślę, że właśnie w grze free to play to będzie takie dosyć, powiedzmy, po macoszemu potraktowane, a brzmi to nawet dobrze. W sensie gra jest estetyczna dosyć, nie? Nie masz takiego poczucia? Że jest tak czysto, estetycznie dosyć. Czysto, tak. No. Okej, pięknie. Zastawił jeden drzewiec. Mhm. Super. Teraz chyba będziemy mogli już w nich strzelać. Można przede wszystkim zobacz zasięg drzewca. Drzewiec już może podejść do naszych miczników. No nic. Blisko, prawie, że może podejść, no. Trzaskamy tego, one są bardzo, bardzo wytrzymałe. No nic. Twoje łucznicy sięgną. Waituj, łucznikami. A nie, w sumie oni są ostatni w kolejce. O, jedną kratkę brakuje, daj, zwaitujmy łuczników i tak. Nie, rundy chyba nie starczy im w ogóle, wiesz? Spróbujmy i tak. No to waituj. Nie wiem, jak to dokładnie, no ja zwaitowałem, nie, poczekaj, łucznicy. Nie mogę. No, defenduj. Ale mogę strzelić. Masz zasięg? Co jest? Czemu on podszedł? Nie, no nie chciałem czegoś takiego zrobić, co za mara. O Boże, ty. Myślałem, że skoro mam strzałkę, to znaczy, że jest w zasięgu moim. No dobra, słabo, to ja zdefenduję moim łucznikiem. Nie, mój gwardzista jest przed drzewcami, więc podejdę tam. Trzeba, czyli już wiemy w stronę, którego drzewca idą. Może to troszkę też ułatwia sprawę. Kurde, nie głupi, nie... Gdybyśmy zdążyli zaraszować może naszymi miecznikami i zablokować to przejście? Byłoby pewnie lepiej. Twój bohater, przedniego drzewca. Trzeba było to zrobić, tak mi się wydaje. Trzeba było o tym pomyśleć od razu. No, powinniśmy zablokować to od razu. Dobra, i teraz tak, gwardziści. No ty ewidentnie bronisz tutaj, stary. I ty ewidentnie bronisz tutaj, stary. Blokujemy tego łucznika, nie sądzę, by do tego dolnego szli. No dobra, to ja zrobię taki ruch. Mój dostanie, no pewnie, najlepiej. To są najważniejsze, żeby na pewno, w mojego bij. No najlepiej. Najlepiej. Jebać bastion. Jebać bastion. Obtłukuj 80, jak możesz. Strzelam do 80. Spróbuję go od flanki zajść, chociaż nie wiem, czy chcę mojego łucznika. On i tak już ma zasięg do naszego łucznika, wiesz, tak mi się wydaje. Żeby go oflankować? Nie, absolutnie. Ma do twojego, do mojego nie ma póki co. Strzelaj w 76. Pewną ręką strzeliłem. Świetny strzał. Świetny strzał. Nie no, 7 zabiło, to chyba całkiem cel. O, ta Riavena wstrzysiła mnie, pięknie, widziałeś? Zajebiście, bardzo dobrze, poczekaj. Teraz jest tak, mój bohater. 7-4 bijemy, czy 6-9 tłuczemy? 7-4. 7-4, no dużo więcej ich mogę zabić, heroiczny cios. Nie wiem dlaczego, tak? Ale mogę ich zabić więcej. Mhm. Może dlatego, że mają troszkę mniej... A nie wiem, dlaczego w sumie. W gruncie rzeczy. Dobra, teraz tak, twój bohater. Nie, ja zadaję takie samo obrażenia, tylko ilość się z drzewców zmienia, bo one mają ilość życia na sobie już. Dobra, ja biję 69. Zawsze generalnie priorytetujemy to... Większego, żeby był jak najmniej obrażeń, żeby oczywiście. Po prostu nam potem zadali mniej. Gwardziści twoi chyba teraz. Może coś oflankuj? No myślę, że cios w plecy. No, spróbuj to. Spróbujemy. To jest przydatne. Najwyżej przejdą do łucznika i będziemy ich po plecach tłuc. Dokładnie. Łucznik jest chyba twardszy. Łucznik ma... Ile życia? No, zobaczmy. Na razie nie widzę. Stosunkowo twardy. Pięknie, teraz się odsłonił na twoich... A nie, nie odsłonił się jeszcze. Łucznik ma 36 punktów życia, gwardzista ma 33. Jest jak oskrzydlenie. Dobra, ten już jest taki niezamocny, powiedzmy. Ja mogę zrobić jeszcze cios w plecy, to od razu działa, nie? 6-2 bij w plecy. No, 6-2 mogę w plecy sieknąć. Dobra, łucznik jest całkiem odsłonięty. Obydwaj. Mamy nadzieję, że Primavera ich będzie leczyć. Primavera. A patrz, jakoś... Kurde, fokusują tego mojego, dlaczego, no? Lepiej to niż łuczników, myślę. Oj, ale cios plecy ci przypierdolił, ostry, no, tak boli. Konkretnie.
Teraz będę uciekał. Dobra, 53 strzelam. Wycofuj się, niech Primavera ci go leczy. A my ich teraz w takim razie ciułamy. Powinniśmy zbić ich do 30 gdzieś teraz. Ale źle, bo jestem odwrócony tyłem, widzisz? Używaj tego ataku mocnego, wiesz? Pewnego strzału, dobra. Jak możesz, bo ja użyłem go raz i potem go już następnie już nie możesz użyć. Ale nadal, 43 chyba siekaj. Zdecydowanie. Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu tych drzewców było więcej, bo gramy we dwóch. Możliwe, że jest ich dużo, jest. Co, możesz zdefendować? Nie, kto teraz wali? Bohater. Twój bohater, no to tłucz 39. Tak, będziemy tak zrobimy. 3-1, dobra, mówię, do 20. Kogo ona wczesiła? Zebojera wrzuciła na najlepszy czar świata, najlepsza czar. Bohaterka. No. Nigdy nie czułem się lepiej. Dobra, tutaj tłukę w plecy, 8 do 9. A dasz radę tak zaatakować tą 34 od góry? Chodzi mi o to, żebyś dał mi tarczę na tą moją 19, rozumiesz, o co mi chodzi? Rozumiem. Dałbyś radę tak zrobić? Proszę bardzo. Może też mojego uderzą coś? Chociaż nie, teraz... No powinni boksować. Dobra, ja w tą 17 będę bił, bo ona nie ma odwetu teraz. Dobrze, co ty na... Tak no to będzie lepiej. A się odwrócę, bo teraz już nie będę stał tyłem do nich. Lepiej było sflankować. O, źle. Powinieneś podejść na to pole między moimi jednostkami. Ale dużo mniej dostaję, bo jestem na tarczy twojej, wiesz? No tak. O Jezu. O Jezu. O Jezu. Ale patrz, tej tarczy oni faktycznie nie dostają tak dobre dużo. Dobra jest ta tarcza. No, trzeba jej częściej używać. Zdecydowanie umiejętności stworzeń są czymś, co ma raz próbuję z tego pewnego strzału. No, sieknij. 10-12, a zwykły jest 7-9, no jest różnica. Ej, patrz, ciekawostka, widzisz, że ten nie ma, mają znaczek, że już nie będzie miał odwetu na tym 15? Tak, to jest bardzo dobre. Oj, dlaczego w 15 ten strzelałeś? On już jest niegroźny. No, w sumie już... W tego 23 teraz troszeczkę poszarpiemy. O, z takiego bliska to mu zawalił mocno. O, są już niegroźne drzewce. No, generalnie spokojnie. Nie mamy o czym mówić, bitwa a szkoda, nasza. Że tak dużo straciłem tych... O, dzięki. Troszkę wskrzeszyłem, w porę. W porę. Dobra, zabij to piątkę. Przewrócił się i zabijam. Dostrzelasz trójkę swoim szermierzem. Nie, dwóch zabiję, ząg. Ale nie zabiję mi w odwecie, więc ludzie. O, stare obrażenia, więc gucio. Dobra, dobijaj. Paszą won. Paszą won z moich terenów. No, wal. Zabijcie, zwycięstwo. No ja nie dostałem zwycięstwa, nie dostałem jeszcze animacji twojego ataku. O dopiero teraz przyszło, okej. Okay. Z opóźnieniem jest widocznie troszeczkę, wiesz? Poczekaj chwilkę, mi się ile strat u ciebie? Zaraz ci powiem. U mnie 8 strat, a widzę cię, kurwa, 34. Dużo. Ostro ci ich obili. No, 34. Ostro. Okej, okay, zamknij. No nic, trudno. Tak to bywa. Tak to bywa, chodź zakończymy tą quest tą laską. Piesek się topi, a łańcuch pływa. Jakiś super. Nowy ziomek tu jest, Olicha. Dobrze, moi drodzy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Kolega Ignacy osiągnął nowy pomór. Złóż gratulacje. Składam ci gratulacje, kolego. Dziękuję, dostałem bohaterskie wsparcie. Nie wiem, co to oznacza, ale dostałem to. Pogratuluj. O, i dostaję doświadczenie. Świetnie. Gimperowski osiągnął nowy pomór. Złóż gratulacje. Gdzie mogę złożyć gratulacje? Po prawej tam chyba. Wzrasta liczebność, plus 5 podstawów. Gratuluj. Świetnie. Gratuluję ci, Tomek. Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę. Kolega Ignacy przysyła ci gratulacje. Czuję się jak na jebanym Facebooku. No super, połk. O, fajnie, czyli możemy plus 5 podstawowych, czyli pewnie będziemy mogli mieć teraz po 55 gwardzistów i tych łuczników, tak zakładam. Tak, po 55. No, dokładnie. O, i dostałem... mam... Dobra robota wasza dostojna, bardzo się cieszę. Jakie masz zdolności, wiesz, bo teraz dostaliśmy po punkcie zdolności, więc może... Do wyboru. Co masz? Jakie życie jest zdolności? Ja wziąłem sobie taką zdolność, która jednej z moich jednostek daje ekstra ruch w danej turze. Okej, ja mogę zmniejszyć taką klątwę, rozpacz zbiorowa mogę wrzucić, a mogę wzmocniony promień. Aha, mogę... jakieś obrażenia, albo więcej. Co oznacza więcej? Wiecie co? Wiesz co? Wydaje mi się, że o tym już porozmawiamy sobie o umiejętnościach tak, ja sobie zostawię umiejętność. Tak, a póki co dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszamy gorąco do obczajenia gierki, bo póki co wydaje się bardzo ciekawa. Dokładnie. I no tyle. Link znajdziecie w opisie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, trzymajcie się ciepło.